Dziękuję pastor Marii za zaproszenie i Asi. Oczywiście faktycznie znamy się około 20 lat, tak? Nie, trochę więcej. Mieliśmy wspólny początek w kościele w Lublinie na Rusałki. Bóg jest naprawdę cudowny i bardzo dobry. Ja zawsze mówię, że Bóg mnie bardzo kocha. Niestety bardziej niż was. To jest dla mnie takie trochę... Ale każdy właśnie powinien czuć podobnie, tak? Że kocha mnie Bóg najmocniej ze wszystkich. Wszystkich kocha, ale mnie najbardziej. Ja tak czuję po prostu, że tak jest. Jak rozmawiam z Duchem Świętym, modlę się, to czuję Jego naprawdę wielką miłość. I lubię studiować Jego Słowo. Zastanawiałem się, czy nie potrzebuję uwolnienia od tego, ale chyba nie. Myślę, że nie potrzebuję, ale bardzo lubię, bardzo kocham czytać Pismo Święte. Rozważać, studiować Pismo Święte. Bardzo ważny temat oczywiście, na temat uwolnienia od wpływu demonicznego, tak? Od zdemonizowania. Oczywiście z tym wiążą się różne problemy, pytania, czy chrześcijanin może być opętany, tak? To słowo daimonizo greckie nie oznacza opętanie, ale tak nieszczęśliwie tłumaczą, przekładają na języki narodowe opętany dość często. I to trochę wykrzywia ten temat, tak? Daimonizo oznacza pod wpływem demonów, tak? Pod wpływem, być pod wpływem, być zdemonizowanym, nie oznacza być opętanym. Opętany to ktoś, kto jest pod całkowitym władaniem złego ducha, demona. I to jest naprawdę rzadkość. W kościele nie funkcjonuje w ogóle, a na zewnątrz też to jest bardzo rzadki temat. Drugie bardzo ważne słowo to jest ekballo i ono oznacza wypędzać, wyganiać, tak? Czyli demony wyganiamy, wypędzamy. To jest imperatyw, to jest rozkaz. To nie jest tak, że my prosimy, żeby one wyszły, opuściły, ale to jest wypędzanie. Derek Prince używał słowo wyrzucać. Takie jeszcze chyba bardziej mocne i bardziej konkretne. Wyrzucamy złe duchy. Ważne jest zachowanie w tym wszystkim też umiaru, tak? Bo czasami, jak pamiętam, były te obozy z Frankiem Hammondem i Aidą Me w Wiśle. Ja to pomagałem pastorowi prowadzić wtedy Rutkowskiemu. Miałem niewiele, około 20 lat. To też niektórzy się próbowali z tym bawić, niestety, tak? To takie rzeczy się zdarzały, nie? Że ktoś tam sobie po prostu się wygłupiał podczas tych modlitw. A więc no, to nie jest zabawa, absolutnie. To jest bardzo poważna posługa, jeśli chodzi o Kościół. Ona wymaga objawienia, wymaga stania w autorytecie Pana Jezusa, Syna Bożego i oczywiście wymaga, żeby działać w darach ducha. Potrzebna jest bardzo mocna relacja z lokalnym kościołem, nazywamy to zborem czy parafią, jak kto woli. To jest ważne, tak? Ja pamiętam, że dużo ludzi przyjeżdżało na te obozy. Prowadziliśmy to kilka lat i później wracali ci sami po roku i z tymi samymi problemami. Ale zauważyłem, że ci ludzie mają bardzo słabe relacje z lokalnym kościołem. Bardzo luźne. I bez takich mocnych, zdrowych relacji z pastorem, no to jest trudno utrzymać te duchowe rzeczy. Amen? To bardzo ładnie podkreślał Ignacy Antiocheński. Miał objawienie w pewnym kościele wśród Filadelfian, pojawił się problem i Bóg mu pokazał bardzo wyraźnie, że oni mają złą relację z pastorem, z biskupem lokalnym. Zaznaczył, że to nie jest donos w tym liście, to jest drugi wiek, początek drugiego wieku, ale jest to wyraźne objawienie Ducha Świętego. A więc potrzebujemy takiej zmiany w Polsce na pewno, tak, jeśli chodzi o uznawanie autorytetów. Potrzebujemy tego, po prostu potrzebujemy. Okej. Kolejny taki problem, który chciałbym dzisiaj też poruszyć. Ja tylko wprowadzam w ten temat, zachęcam was do studiowania Pisma Świętego. Polecam książki, na przykład Derka Prince'a, Wypędzać demony, Hammondów, Świnie w salonie. Polecam książki pastora Józefa Jasińskiego, Skrypty. Mieliśmy 7 szkół w Kielcach, na targach Kielce.
my jako kościół lokalny w Kielcach, KHWE, te konferencje organizujemy. No i są skrypty, tak, 101, 200, aż do 701. I one tak w sposób praktyczny pokazują tą duchową walkę i w jaki sposób modlić się i uwalniać ludzi od wpływu demonicznego. Jak rozpoznać, czy to jest wpływ demoniczny, czy to jest grzech, albo po prostu cielesność. To też jest ważne, tak? Czasami jest cielesność. Pamiętam, jak jeden brat właśnie na Rusałce prosił Władysława, żeby pastora, żeby uwolnił go od ducha lenistwa. No ale tutaj brat rozpoznał, że to nie jest jednak duch lenistwa, tylko po prostu zwyczajne lenistwo, tak? Był próżniakiem, mówiąc krótko. No więc chciał sobie jakoś poradzić z tym i poprosił o uwolnienie, ale Władysław dość praktyczny był w tych sprawach, także krótko go tutaj podsumował. Z tym było naprawdę, jest trochę problemów i mam nadzieję, że to rozumiem. Taki mały problem to jest, może nie problem, ale sprawa w ogóle nazewnictwa, tak? Demon, zły duch, duch nieczysty, to się pojawia w Ewangeliach, w Nowym Testamencie. W języku greckim mamy dwa słowa. Czy to jest synonim? No Derek Prince uważał, że nie. Daimon i daimonion, tak? Daimon, forma nadrzędna, daimonion, podrzędna. Tłumaczymy jako demon na język polski, albo zły duch, czy duch nieczysty, to są już synonimy. I Derek Prince uważał, że słowo daimon to jest bardziej tak jak słowo teos, tak? A więc byt wyższy niż daimonion. Byt wyższy niż daimonion. Ciekawe jest to, sprawdzałem sobie w języku greckim, konsultowałem takim wybitnym znawcą też greckiego niedawno. I słowo, powiedzmy, słowo to daimon, to jest jedyny raz się pojawia w Nowym Testamencie, tylko raz. I to jest Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 31 werset. Tam, gdzie czytamy, że demony zatem zaczęły go prosić, jeśli nas wypędzasz, poślij nas w trzodę, w tę trzodę, tak? Też bywa, że ludzie się zastanawiają, jak to możliwe, że tyle demonów może być w człowieku, tak? Bo tutaj był legion to jest średnio około 6 tysięcy żołnierzy, czyli tak sporo. Gdzie one się tam umieściły, czy miał bujną czuprynę i tam gdzieś we włosy weszły, trudno powiedzieć, ale miał 6 tysięcy około demonów. I gdy Chrystus wygnał te demony, one weszły w trzodę świń. Wiecie, ile tych świń było? Kto wiedział świnie? Nie powiem, żeby się teraz obrócić gdzieś, nie tylko. Około 2000. Około 2000 świń, tak? Czyli tak średnio na jedną świnię 4 demony. To wszystko pokazuje, że nie ma sensu zastanawianie się, ile demonów może być obecnych, ile może być aktywnych, powiedzmy, w życiu człowieka. Na przykład Maria Magdalena, Ewangelia mówi, że Pan Jezus wygonił z niej 7 demonów, tak? To nie tak duże jak legion, powiedzmy, ale też sporo. A więc takie rozmyślanie, takie rozważanie, które no, miało miejsce w historii Kościoła i ma do dzisiaj, raczej jest zbyteczne, tak? Powiedzielibyśmy, zbyteczne. Po prostu one są obecne, one są aktywne, te demony, i my mamy je wypędzać. Czasami ktoś mówi do mnie, że chrześcijanin, czy może mieć demona? Ja mówię, że nie, dlatego trzeba go wyrzucić, tak? Żeby go nie miał. To takie powinno być właściwe podejście do złych duchów. A więc taka uwaga. Oczywiście demony to są byty osobowe, tak? Które nie mają ciała. Wyjaśniam, może niektórzy wszystko wiedzą, ale tak, żeby wszystkim to uzmysłowić. To byt osobowy pozbawiony ciała. Prawdopodobnie kiedyś one miały ciała, ale to już jest hipoteza, jedna z hipotez, tak? Co było przed tym, jak się Ziemia stała chaosem. Nie będziemy w to wchodzić. A więc w tym przypadku ten demon występuje w rodzaju męskim. To jest jedyny raz, jest jedyny przypadek, który
Właśnie duch nieczysty nazwany jest, jest w przypadku, jest osobą w rodzaju męskim. To jest 8.31. Daimones, tutaj dokładnie. I to jest właśnie to słowo daimon, natomiast daimonion, na przykład Marek 1.39, daimonia, czyli demony, to jest już rodzaj nijaki, liczba mnoga i obydwa te przykłady są w innych przypadkach w języku greckim, w drugim i w trzecim przypadku. A więc bez wątpienia są to dwa jakby różne słowa, tak? One są użyte w Ewangelii, przy czym daimon tylko raz, daimonion w pozostałych przypadkach. No i właśnie stąd Derek Prince uważał, że to słowo daimon jest nadrzędne i on wskazywał na list do Efezjan, 6 rozdział, 12 werset, tam gdzie chodzi o nadziemską władzę i nadziemską zwierzchność. Że to chodzi prawdopodobnie o to słowo daimon, w przypadku o demony, które są tutaj na ziemi, one się poruszają po ziemi, chodzą po ziemi, nie wiem, czy one biegają, czy no, uprawiają trucht, ale tutaj się poruszają w przestrzeni tej naszej ziemskiej, to są właśnie te daimonion. Nie będziemy oczywiście w to wchodzić tak szczegółowo, po prostu demon, tak, zły duch, duch nieczysty i to wystarczy, ale tak chciałbym, żebyście o tym wiedzieli, tak. Zleciłem mojemu przyjacielowi, znawcy greki, żeby dokładnie to zbadał szczegółowo. Też w literaturze greckiej, Sokrates, tak, miał daimona, czyli żeby to tak dokładnie przebadał, jestem ciekaw, czy faktycznie są to dwa zupełnie różne byty. Oczywiście obydwa złe, tak, podporządkowane szatanowi. Derek Prince tak nie do końca to rozwinął. Dobrze, czyli tu mamy tą jedną taką rzecz. No i właśnie, teraz omówimy te kategorie złych duchów. List do Efezjan 6.12. W zasadzie w książkach, w literaturze autorzy nie podejmują się wyjaśnienia tego 6.12, tej interpretacji, tak? Co to? Tutaj jest oczywiście podana struktura, tak? Struktura mocy ciemności. I to jest ważne dla nas w kontekście prowadzenia duchowej walki, czy wypędzania demonów, gromienia demonów, takie to słowo kolejne to jest gromienie. Ja podam swoją interpretację, jak ja rozumiem ten 6.12, tak? Gdzie Paweł mówi, że walczymy nie z ciałem i krwią, ale z mocami ciemności, z nadziemską władzą, zwierzchnością, z władcami tego świata ciemności, z duchami nieczystymi w sferach niebieskich. A więc podzieliłbym wszechświat na takie trzy poziomy. Nasz, ziemski, ludzki, czyli ziemia, powietrze, atmosfera, stratosfera, to wszystko, co możemy zobaczyć, usłyszeć. Możemy polecieć samolotem, rakietą i tak dalej, tak? To jest ta nasza ziemska przestrzeń, w której my żyjemy. Tutaj po ziemi poruszają się demony, tak to powiedziałbym okrutko. One są w tej przestrzeni ziemskiej. Lubią wchodzić w ludzi, ewentualnie w zwierzęta, czasami w przedmioty, na przykład w domy. Miałem sytuację, gdzie wypędzałem demony z domów. Rzadko, ale miałem takie przypadki. No i teraz jest ta przestrzeń, którą nazywamy, Biblia nazywa powietrzem, do Tesaloniczan, gdzie się mieści tron szatana, jego sztab, są te duchy nieczyste. Nie ma fragmentów w Piśmie Świętym, no i nad tym jest trzecie niebo, tam gdzie jest Boży tron, gdzie jest Ojciec Wszechmogący, nasz Bóg, Syn, Duch Święty, gdzie są aniołowie, serafowie, cherubinowie, archaniołowie, starcy. Tak? No i czasami niektórzy z was tam też się dostają, słyszałem takie sytuacje, ale to już powiedzmy rzadziej, chociaż niektórzy dość często wchodzą tam. Ja nie byłem ani razu, ale wiem, że są tacy. No i co? Teraz
nie mamy żadnego opisu w Piśmie Świętym, żebyśmy prowadzili walkę na powietrzu w sensie tego duchowego, tej duchowej przestrzeni. Tej demonicznej, gdzie nie mamy dostępu w sensie fizycznym, tak? Nie da się tam dolecieć rakietą, samolotem, zobaczyć jakąś tam lunetą. To jest sfera duchowa. Natomiast prowadzimy tą walkę z demonami, które są na ziemi i nad ziemią, tak? Nad ziemią to ja rozumiem, że one są umieszczone nad miastami, miasteczkami, wsiami, regionami, narodami. Są zwierzchności, są władcy, których umieścił szatan. Bóg powołał, Paweł pisał wyraźnie do Rzymian, że wszelka władza pochodzi od Boga, a więc ja mówię ludziom władzy, pamiętajcie, że wasza władza pochodzi od Boga. I jak mówi apostoł Paweł, masz błogosławić tych, którzy dobrze czynią, a ścigać tych, którzy źle czynią, a nie odwrotnie, by cię nie pomyliło czasem. Także każdemu prezydentowi, kiedy mam możliwość rozmawiać, to staram się to przypomnieć, co napisał apostoł Paweł, tak? Że każda władza pochodzi od Boga. To nie jest coś, co otrzymałeś sam od siebie. A więc i nad tą władzą szatan też ustanawia swoją, tak? Nadziemska władza, nadziemska zwierzchność, czyli nad ziemią, nad miastami, nad regionami, nad narodami. Tak jak pokazuje to Księga Daniela, tak? Że anioł perski, anioł grecki, to był ten anioł ciemności, ustanowiony przez demony, przez szatana. Oczywiście Bóg na pewien czas, aż do przyjścia Pana Jezusa, wyznaczył im okręgi, w których mogą działać, tak? One nie mogą sobie opuszczać tak samo jak chcą, tylko mają wyznaczone granice, w których no, działają aż do przyjścia Pana, który to wszystko zniszczy jednym słowem. Ale póki co one są, one istnieją i one działają. Nadziemska władza, nadziemska zwierzchność, a więc nad miastami, nad regionami są ustanowione złe duchy czy aniołowie ciemności. One mają inną władzę, mają inną siłę, mają inny... Tutaj sama nazwa. Nadziemska władza i zwierzchność. Władza, w tym słowie władza zawiera się siła, moc, autorytet, no i oczywiście zwierzchność, czyli funkcja, tak? Którą one pełnią, te duchy. Tak jak w świecie fizycznym. Burmistrz, premier, sołtys, wójt i tak dalej, tak? Prezydent. To są różne funkcje. Okej, czy już zaplątałem? Czy jesteście? Kiedyś był rabin w Radzeniu Podlaskim w kościele i ktoś tam podobnie tłumaczył i pyta się, rozumiecie? Nikt nie podniósł ręki. Nie rozumiecie? Nikt nie podniósł ręki. Rozumiecie, nie rozumiecie i też nikt nie podniósł ręki. Jeszcze raz musiał tłumaczyć to od nowa. A więc mam nadzieję, że to jest proste, tak? Bardzo proste. Okej, super. Czyli jesteśmy. Mamy tą strukturę właśnie demony, które chodzą po ziemi i tą nadziemską władzę, tak? I z tą nadziemską oczywiście możemy i powinniśmy prowadzić tą duchową walkę. I chciałbym powiedzieć, oczywiście te złe duchy w okręgach niebieskich czy w powietrzu, one są jakby poza naszym zasięgiem. Myślę, że oczywiście mamy wpływ na to, co się tam dzieje przez nasze modlitwy, posty, tego typu konferencje oczywiście, obozy prorocze. To jest wpływ, tak? To jest takie burzenie ołtarzy demonicznych, niszczenie tych wpływów i oddziaływań na ludzi. W jaki sposób najprościej możemy modlić się skutecznie i uwalniać powiedzmy miasta, nasze miejscowości, błogosławiąc władzę przede wszystkim, tak? Pierwszy jest do Tymoteusza. Zanoście modlitwy za królów, władców, waszych przełożonych. Błogosławcie, a nie, mówi Jakub, przeklinajcie, tak? Jeśli błogosławimy władzę, to oczywiście niszczymy wpływy demoniczne, tak? Jeśli ja mieszkam w mieście, na przykład w Warszawie i błogosławię prezydenta Warszawy, prezydenta Trzaskowskiego, błogosławię radnych, wojewodę nad tym regionem i tak dalej. Ja ich błogosławię, modlę się, ja osobiście modlę się o władzę każdego dnia, każdego ranka, kiedy wstaję i modlę się, to zawsze wymieniam prezydenta, modlę się o miasto, modlę się o miejscowości i wymieniam tych ludzi z imienia i nazwiska, czasami modlę się o ich rodziny i to każdego dnia ich błogosławię i wstawiam się za nimi. To jest najprostsza forma
w jaki sposób uderzyć w tą nadziemską władzę, nadziemską zwierzchność, tak? Władcy tego świata ciemności rozumiem jako demony, które władcy tego świata ciemności to są duchy nieczyste, które wchodzą, opętują ludzi zgubionych, zatraconych, oddanych szatanowi, czyli szefów mafii, przestępców, bandytów, ludzi skorumpowanych totalnie, którzy się zaprzedali szatanowi. I nad nimi są, czy w nich, władcy tego świata ciemności. Ten człowiek ma dużą władzę czasami, ma ogromne wpływy, ale jest totalnie zdemonizowany. Praktycznie opętany, tak? To jest rzadkość, ale jest, tak? Tacy ludzie też mogą być. I też oczywiście tutaj potrzebujemy Bożego prowadzenia i modlitwy. W przypadku, jeśli chodzi o wypędzenie duchów, złych duchów, demonów z ludzi, zwierząt też mi się zdarzyło wypędzić. Nigdy nie ochrzciłem zwierzaka, ale demony wyganiałem. To tak, nie? Mnożyłem rękę na psa i zgromiłem ducha i demon go opuścił i pies się stał łagodny, tak? No, oczywiście ostrożnie składaniem ręki na psa, tak? Ale ja akurat to zrobiłem i pies zamilkł po prostu. Duch go opuścił. Nieczysty. Był bardzo agresywny. Taka niespotykana, dzika agresja. No, ludzie też czasami są dziko agresywni, ale to też możemy się modlić i gromić to w imieniu Jezusa. Czyli w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Syna Bożego, czyli to On tak naprawdę czyni, my jesteśmy Jego ambasadorami, Jego przedstawicielami i w Jego imieniu mamy wyganiać demony, tak? Marek powiedział, apostoł Ewangelia Marka powiedział, jakie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą, tak? Węże brać będą i tak dalej. Na chorych ręce kłaść będą, a ci będą uzdrowieni. A więc pierwszy znak, który powinien być w Kościele obecny i widoczny, to w imieniu moim demony wyganiać będą. Kościół powinien wyganiać demony. Bardzo ważne, że oczywiście mamy różny autorytet, różną moc, tak? I różne powołania. Wszyscy możemy prorokować, ale nie wszyscy będziemy prorokami, tak? To wiecie. Wszyscy możemy mówić językami, ale nie wszyscy mają tłumaczenie i nie jest to dar też do Kościoła, tylko dla budowania mojej własnej wiary, mojej własnej osobowości, mojej własnej relacji z Bogiem. Podobnie jest, jeśli chodzi o uwalnianie od demonów, to też nie każdy ma identyczne namaszczenie, objawienie czy poznanie, tak? Mamy tutaj różnorodność, ciało jest różnorodne, ale to jest błogosławieństwo, że jesteśmy różni, inni, ale oczywiście tak samo przed Bogiem cenni. Bóg dał nam tą władzę, abyśmy wyganiali demony. Ewangelia Łukasza 10-19, że oto dałem wam władzę, dałem wam moc, dałem wam autorytet, abyście pytali po wężach i po skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, wroga, a nic wam nie zaszkodzi. Nie musimy się obawiać, że coś nam demony zrobią, coś nam uczynią. Jeśli podchodzimy do tematu serio i poważnie, w sposób odpowiedzialny, robimy to w imieniu Jezusa. Ja się z tym nie bawię. Ja po prostu to robię na Jego rozkaz, na Jego słowo. Ja robię to w Duchu Świętym. Pytam Ducha Świętego. Mam relację z Duchem Świętym i każdy wierzący może... Tak, poddaje się Bogu. Każdy wierzący powinien wyganiać demony, tak? Tak jak modlimy się o chorych, tak modlimy się też o tych, którzy są pod wpływem demonów, tak? Możemy to czynić i powinniśmy to robić. Amen? Istnieje teraz ważna rzecz, jeśli chodzi, w jaki sposób właśnie tą walkę prowadzić z nadziemską władzą, tą nadziemską zwierzchnością. I to oczywiście, jak patrzę na swoje własne życie, rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy są w tej służbie. Ostatnio to dużo rozmawiamy raz na dwa tygodnie z pastorem Józefem Jasińskim z Edmonton, z Kanady. No to jest bardzo ważny temat, tak? Więc pierwsze to oczywiście modlitwa za władzę. Błogosławię władzę, bo jeśli ja tego nie robię w ogóle, no to raczej bym się zastanowił, czy jest sens wtedy wchodzić w jakąś duchową walkę, tak? W tej sferze. Pierwsza sprawa to Bóg mi dał na sercu, ja mam to na sercu od początku
I naprawdę intensywnie modlę się o władzę, o przełożonych. Błogosławię ich, niezależnie od opcji politycznej, tak? Ja to robię, po prostu modlę się. Czy oni są lewicowi, czy prawicowi, czy raz tacy, bo to zależy, jak niektórzy zmieniają partię, jeśli no, jest, jaka jest koniunktura, tak? Znam jednego, który chyba był w 5 partiach, ale czasami chybił, bo po prostu ta partia akurat przegrała, nie? Także jednemu doradzałem, żeby nie zmieniał, bo przegra. No i przegrał. I był w dobrej partii, tak w sensie, że mógł wygrać i później zmienił. Mówię, słuchaj, to jest pomyłka. Nie, ta partia przepadnie w wyborach. No i tak było. Ale tak czy inaczej błogosławimy i modlimy się, amen, o przełożonych, o naszych premierów, prezydentów, władców, którzy są tutaj ustanowieni na ziemi. I w tej walce takiej już typowo duchowej, bo taka walka wyganiania demonów, ona jest bezpośrednim starciem z demonami. To jest bezpośrednie starcie z królestwem szatana. Kiedy wypędzasz demony, gromisz demony, wyrzucasz te demony, to manifestuje się Królestwo Boże. I człowiek wierzący nagle dotyka rzeczy duchowych, tak? Prawie fizycznie. Coś, co jest, ma wymiar duchowy, pozazmysłowy, pozaziemski, nagle staje się bardzo blisko ciebie, tak? Jakby na wyciągnięcie dłoni. Słyszę demony, czasami jak modlę się o ludzi i bywa tak, że widzę, jak się demon przemieszcza w jego ciele, tak? Był w stopach, później gdzieś tam w nogach, później w głowie, później gdzieś w brzuchu, później w rękach. I ja to duchowo widzę tego ducha, jak się on przemieszcza po tym ciele i oczywiście opuszczę go w pewnym momencie. Ostatnio modliłem się o pewną, z moją żoną, o pewną młodą kobietę i modliliśmy się, aby ją demon opuścił, już nie pamiętam jego imienia. To było teraz, niedawno. I ona nagle taka rozpromieniona i taka jakby ją puścił paraliż. I mówi, halleluja, wiesz, coś się odkleiło ode mnie. Odkleił się i poleciał po prostu. Czyli tak jakby był przyklejony do niej. Mówi, odpadł, odkleił się. I taka szczęśliwa, jak się rozpromieniła jej buzia, jakby coś się stało potężnego, bo się stało, tak? Jakiś duch, który ją gnębił, on ją opuścił, od niej odszedł. Ale wracamy do tych duchów właśnie, do tej nadziemskiej władzy, nadziemskiej zwierzchności. Ile mam czasu jeszcze? Do wieczora, okej. Także drugi temat będę mówił o z listu Judy. To jest też, myślę, że bardzo ważny. Pokazuje tą duchową walkę, ale teraz spróbujmy to list Efezjan 6:12 jeszcze omówić. I dam przykład oczywiście apostoła Pawła, I również Daniela, tej walki z nadziemską władzą, nadziemską zwierzchnością. Jak będę miał 5 minut do końca, to mi powiedzcie, dobrze? Nadziemska władza i nadziemska zwierzchność, czyli Paweł Apostoł. Paweł Apostoł w 1 Koryntian 15, rozdział 32, werset mówi, jeśli ja po ludzku walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie. I w 2 Koryntian, w 1 rozdziale, od 8 do 11 wersetu mówi o tym, że prowadził duchową walkę Paweł. I była ona tak ciężka, tak mocnego kalibru, że myślał, że już koniec. On nawet liczył się z tym, że może umrzeć. A więc wierzę, że Paweł tu mówi o tej walce z tą nadziemską zwierzchnością. Nie mówi o tym zwykłym, powiedziałbym, wyganianiu demonów z ludzi czy miejsc, ale mówi o boju. Walczył o Efes, o miasto Efes i zmierzył się z tą nadziemską władzą. Nazwał te duchy, porównał ich do dzikich bestii, potężnych, silnych bestii. Na przykład Księga Joba, 40 rozdział, od wiersza 15 do końca i cały 41 rozdział, mamy opis Lewiatana, tak, ducha, który jest silną zwierzchnością. Silną zwierzchnością. Czasami wyganiamy duchy Lewiatana. Myślę, że to chodzi o demony, które mu są podległe. Nie jest on osobiście, tak? I to jest duch pychy, duch dumy, duch, który niszczy przymierze, czyli rozbija kościoły, rozbija małżeństwa, tak? Lewiatan. I niszczy wieczną służbę. Jak masz służbę od Boga, powinieneś służyć na wieki, tak? Jak pastor Maria, ta aż wieczność wchodzi w tą służbę. I wtedy to jest
Amen, amen. To jest prawidłowość, tak? Taka prawidłowość. Tak powinno być. Ale Lewiatan niszczy to. Ludzie rezygnują, poddają się i tak dalej, tak? No, czasami wręcz zabija ich. A więc jest opisana ta zwierzchność i to jest opisane jako powiedzmy wąż, smok, potwór morski, tak? Ostatnio, z rok temu miałem tak... oczywiście Biblia ostrzega przed stawaniem tak odważne i śmiałe do walki z tym duchem, ale po prostu Pan Bóg dopuścił, że miałem z tym duchem, prowadziłem walkę w modlitwie i poście. I widziałem, jak kiedyś mi się pokazał na niebie. No i parę takich innych rzeczy, nie? I wtedy zacząłem się modlić, powiedziałem Bogu, jak mogę z nim walczyć, skoro Biblia mnie ostrzega, że nie mogę tego robić. I Duch Święty mi wskazał Izajasza, 27 rozdział, pierwszy werset, że mocny, silny, ciężki miecz Pana uderzy w łeb Lewiatana. I wtedy zacząłem się modlić, aby Bóg wypuścił ten mocny, silny, ciężki miecz i uderzył w łeb Lewiatana, aby mnie uwolnił od jego wpływu. Jak zacząłem się o to modlić, pastor z Gdańska mówił: teraz wiesz, co to znaczy duch Lewiatana. My mieszkamy w Gdańsku, to mamy tego taką, bliżej tych głębin morskich. I to jest bardzo odpowiedzialna walka, ona wymaga objawienia. Patrząc na apostoła Pawła, patrząc na apostoła Jana, patrząc na Abrahama, na Jozuego, widzę jedno, że w tej walce, to jest moje takie przekonanie, w tej walce, jeśli chodzi o zwierzchności nad ziemską władzę, potrzebujemy specjalnego objawienia Jezusa Chrystusa. Wszyscy się narodziliśmy na nowo. Amen? Wszyscy mamy Ducha Świętego. Jesteśmy narodzeni z Ducha. Niektórzy są ochrzczeni w Duchu Świętym. I wszyscy możemy w imieniu Jego, w imieniu Jezusa wyganiać demony. Ale wejść w tą walkę z tą zwierzchnością, nadziemską władzą, to wymaga nadnaturalnego objawienia, które miał Paweł apostoł. Kiedy szedł do Damaszku, objawił mu się Jezus Chrystus. Miał potężne objawienie. O tym mówią Dzieje Apostolskie, pamiętacie, prawda? Dzieje Apostolskie, gdzie mu się objawia Jezus. 9, od 3 do 7 wersetu, 22 rozdział, 9 werset. Paweł ma potężne objawienie, potężna światłość, słyszy głos. Ludzie coś widzą, ale coś słyszą, jakby szum, nie wiadomo co. Pouciekali ze strachu. A Paweł rozmawia z Jezusem Chrystusem, z Synem Bożym. Amen? Objawionym Synem Bożym. To jest potężne objawienie. I to objawienie, uważam, jest ważne, jeśli chcemy prowadzić taką strategiczną wojnę, strategiczną walkę z tą zwierzchnością, nadziemską władzą. Potrzebujemy takiego objawienia. Ja powiem szczerze, szukam tego typu objawienia. Jak się nawróciłem nad ranem, gdzieś koło 4 nad ranem, usłyszałem głos, jakby szum i słyszę, zbliża się do mnie. Tak, z jednej strony czułem pokój i radość, a z drugiej strony jakby byłem trochę przestraszony. A więc skłoniłem się tak nisko, schowałem głowę w swoje nogi i czuję, jak ten głos się zbliża i napełnił mój pokój. Pokój napełnił się obecnością Pana. Byłem pewny, że jest obecny Bóg. Z jednej strony czułem się grzesznikiem, z drugiej strony czułem się Jego dzieckiem, Jego synem, że jestem Jego własnością. I ten pokój był napełniony z pół godziny tą obecnością Pana. Ja cały czas miałem głowę schowaną, nie miałem odwagi podnieść swoją głowę i spojrzeć Mu w twarz. Wiedziałem, że to jest Jezus Chrystus, że to jest Syn Boży i czułem, jak On pracuje we mnie, Jego Duch i jakby oczyszczało mnie to z grzechów moich. Wyznawałem wtedy spokojnie te grzechy bez żadnego problemu i pokój Boży, że On mnie przyjął. Że mnie zaakceptował, tak? Że jestem grzesznikiem, ale zaakceptowanym totalnie przez Niego. I w pewnym momencie czuję, jak On ten głos oddala się, opuszcza mój pokój. Jak już opuścił, podniosłem głowę. I to było niesamowite uczucie. To było piękne takie przeżycie spotkania z Bogiem. Mam jeszcze jeden przykład, taki fajny, ale myślę, że nie mam czasu. To nie będę podawał go, ale hop. No więc podam go, bo to było publiczne, tak? Powiedział to zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów. Mówi: słuchajcie,
na spotkaniu z nami. Ja byłem. Ja, wiecie, nie jestem charyzmatykiem, ja nie wierzę w to, co wy, jako dziesiątkowcy charyzmatycy. Ale kiedyś, mówi, miałem konflikt z moim jednym z pastorów. Duży konflikt. No i pojechałem sobie do seminarium w Radości, tam jest ładny hotel. I mówi, jestem w tym hotelu, przychodzę do biura, pytam się, czy jest jakiś pokój. No, ta sekretarka mówi, jest pokój, prezbiterze, ale już pastor tam jeden też będzie w tym pokoju. A dobrze, mówi, to możemy we dwóch tam, jedną noc. No i mówi, jak już to zaklepał, wygląda przez okno, patrzy, spaceruje pastor. Tam takie duże podwórko jest. I to jest ten pastor, z którym on miał duży konflikt, którym się ściął, bo tamten jest charyzmatykiem. Publicznie się ściął, tam go po prostu zbeształ mocno. No i mówi tak, jest dzień, on spaceruje, ja siedzę w biurze i czekam, aż się ściemni. Bo żaden nie chciał pójść do pokoju. Mówię, bo jest publicznie, on się, Mateusz się nie obrazi chyba. No i mówi, no przyszła noc, trzeba iść spać, tak? Mówi, on wszedł i ja wszedłem do pokoju. Wiecie, co mówi? Nie jestem charyzmatykiem. Nagle Boża obecność zstąpiła. Duch Święty, mówi, napełnił pokój. To było tak mocne, że no się czuło atmosferę Ducha Świętego, że można było ciąć jak masło nożem. Duch Święty przyszedł. Pokuta totalna nas opanowała. Pojednanie bez słowa. Po prostu w sekundę. I no mówi, już nigdy więcej się nie pospieraliśmy. Ale mówi, coś takiego, mówi, nigdy w życiu nie przeżyłem. Taką obecność, tak? Takie objawienie. Takie objawienie. A więc ja osobiście uważam, że patrząc na te przykłady z Biblii i z życia, że jeśli chcemy walczyć z tą nadziemską zwierzchnością, potrzebujemy tego objawienia. Mocnego objawienia Syna Bożego. Takiego nadprzyrodzonego, nadnaturalnego, powiedziałbym, tego specjalnego. Takiego szczególnego. I o to się powinniśmy modlić. I apostoł Paweł mówi, że on walczył z tą nadziemską władzą, tą zwierzchnością, nazywając ich bestiami. Na początku swego nawrócenia, jak właśnie prowadziłem tą duchową walkę, obozy, później w Kielcach, była taka fala przebudzenia, demony wychodziły z ludzi bardzo mocno przez 2 lata, mnóstwo uwolnień. Naprawdę co najmniej około 200 osób zostało tak mocno uwolnionych z demonów. I wtedy Bóg dawał mi sny. Na przykład kiedyś w nocy, jak mam sny prorocze, to zawsze one są bardzo wyraźne. Ja mówię, Bóg, jeśli ja potrafię przemówić, ludzie mnie zrozumieją, to Bóg na pewno mówi w sposób zrozumiały. I sen, kiedy otrzymuję, on jest taki czysty, jasny, wyraźny i często właśnie z taką treścią, z przesłaniem. Śniło mi się, jak walczę z bykiem, takim potężnym, czarnym bykiem. Do dzisiaj go widzę. To było gdzieś 30 lat temu. Ja z nim walczyłem mocno. Tak on natarł na mnie i dałem mu odpór. Później mi się śnił, jak walczę z takim gorylem potężnym. No i tutaj dobrze, że jeszcze byłem kawalerem, bo to było w nocy. Ja byłem, spałem i walczę z tym gorylem. Widzę go, taki potężny, silny. Ja wtedy trenowałem karate przed nawróceniem. No i miałem taktykę, mówię tak, ja go podejdę. Tak sobie walczymy, mówię, uśpię go, a później mu przyłożę tak z nogi. Takie ma wasze kubigery. No i tak ty śnie, walczymy i nagle jak mu przyłożę w łeb, ale trafiłem nogą, palcem dużym w ścianę. Niestety. Także obudziłem się, palec przeżył, nie pękł. Paznokieć na pół oczywiście, to nie dało rady, ale noga cała, tak? Z całej siły, jak mu tak zaliczyłem. I to była moja ostatnia walka, później już nie walczyłem więcej ze zwierzętami. Także to się działo, ale to pokazywało tą intensywność, tak jak ja to przeżywałem, te, po prostu te wszystkie walki, te wypędzenia demonów. One po prostu mnie to naprawdę... No już się studiowałem słowo. I chciałbym zakończyć to duchowe wstawiennictwo, może jeszcze powiem duchową walkę, trochę mówię chaotycznie, ale chciałbym sporo powiedzieć. Jeszcze przykład Daniela, tak? No, to jest dla mnie fantastyczna postać, jak Paweł, dla mnie, oczywiście Jezus idolem, ale apostoł Paweł jako człowiek i Daniel. Walka Daniela, to jest, zwróciłem uwagę, że Daniel, te główne objawienia,
przykład tych czterech bestii, tych czterech zwierząt i aż do końca. Daniel, zaczęły się te jego podstawowe takie mocne objawienia. Wcześniej oczywiście miał objawienia i sny prorocze i tłumaczenia i tak dalej. I modlitwy oczywiście i posty, ale te główne objawienia przyszły do niego, kiedy miał lat 65. A nawrócił się, no powiedzmy, trafił do niewoli babilońskiej, kiedy miał lat 15 albo 17. Zobaczcie, ile lat, ile trwał, tak? I dopiero przyszły te potężne objawienia. Objawienia mega potężne, tak? Także uczeni, jak studiują Księgę Daniela, to uważają, że musiała powstać później. Bo to niemożliwe, żeby człowiek opisał tak szczegółowo Imperium Babilońskie, Medoperskie, Greckie, Aleksandra Wielkiego, Rzymskie. To po prostu jest niemożliwe, tak? Niemożliwe. Tak wyraźne, prorocze objawienie. Taki proroczy wgląd, tak? I to włożone kawę na ławę. Są tak szczegółowe opisy, że tutaj się nie da niczego naciągnąć, tak? A więc dochodzą do wniosku, że to chyba musiało być późniejsze. No bo jak to możliwe, żeby w takim czasie to mógł opisać Daniel, żyjąc w Imperium Babilońskim i Medoperskim. A więc to pierwsze objawienie takie mocne otrzymał, kiedy miał lat 65. I teraz to, co chciałbym was zachęcić do studiowania, to jest 9 i 10 rozdział Księgi Daniela. To są dwa bardzo mocne objawienia, które wstrząsnęły Danielem. To był człowiek, który był bardzo blisko Boga, bardzo kochał Boga, był zaprzyjaźniony z Bogiem, któremu Bóg ocalił życie, chociażby lwia jama, tak? Gdzie go wrzucono do lwów głodnych i lwy stały się jak potulne kociaki. I ten człowiek otrzymuje objawienie. Pierwsze, kiedy ma lat 80. 80 lat. I dostaje objawienie. Bóg mu pokazuje historię Izraela, ocalenie Izraela, wyprowadzenie z niewoli babilońskiej. I przychodzi do niego anioł Gabriel. To jest 9 rozdział. Anioł, który jest posłannikiem, przychodzi z wiadomością, tak? Messenger, tak jakby to powiedzieć? Tak. Przynosi wiadomość. Ale Daniel, czytamy ten 9 rozdział, on trwał w modlitwach, on trwał w postach i wyznawał grzechy. Wyznawał grzechy Izraela i mówił, a ci Żydzi paskudni nagrzeszyli, przebacz im. Nie, on mówił, Panie, zgrzeszyliśmy. Zgrzeszyliśmy. Ja zgrzeszyłem. Kiedy wyznawał grzechy Izraela, ludzi, to nie mówił, nagrzeszyli, a to nikczemnicy, źli i tak dalej, podli, wstrętni, obrzydliwi. Nie. Myśmy zgrzeszyli. To jest prawdziwe wstawiennictwo. Myśmy zgrzeszyli, tak? Bo kiedy wyznajemy grzechy narodu i z obrzydzeniem do ludzi, tak? Jacy oni to wstrętni, paskudni i tak dalej, to nie jest to wstawiennictwo. Ale kiedy ty modlisz się, jakby to były twoje grzechy, kiedy naprawdę żałujesz tego bardzo mocno, kiedy przeżywasz to bardzo mocno, jak Noe, to jest prawdziwe wstawiennictwo. I on to miał, tak? On mówił, zgrzeszyliśmy. Ale powiedział, ja zgrzeszyłem również. I trwał w postach. I tak modląc się i poszcząc i wyznając grzechy, prawdziwie doświadczył objawienia. Bóg posłał anioła, tak? Gabriela z wiadomością. To jest dla nas... Miał wtedy 80 lat. 80 lat. My byśmy chcieli w wieku 8 lat najlepiej, tak? Żeby już mieć takie objawienia. W wieku już 20 to nie wiem jakie, tak? Rok później, mając 81 lat, doświadczył potężnego objawienia, kiedy modlił się, wstawiał się za Izrael, kiedy wstawiał się za Babilon i wtedy doświadczył potężnego objawienia. Wtedy zaczął pościć, to był post wyrzeczenia, 21 dni i w czasie tego postu, kiedy on tak pościł, kiedy modlił się, kiedy wstawiał się
za Izrael, ale też modlił się w Babilonie. To już była się Medo-Persja, czyli w Persji. I kiedy wstawiał się, duchową walkę, tą nadziemską, stoczył, to jest niesamowite dla mnie osobiście, stoczył Syn Boży. Ja myślałem zawsze, że to, no co, jakiś anioł przyszedł, tak? Ale tak, kiedy wczytałem się w Księgę Daniela, w 10 rozdział, no to wyraźnie wskazuje ta księga, ten list, ten rozdział, że tą walkę z aniołem perskim, bo to był anioł perski, anioł ciemności, czyli anioł będący nad Persją. Persja miała swojego króla, ale też diabeł ustanowił swoją zwierzchność. I ten anioł perski toczył walkę z Synem Bożym. To ja myślę sobie, no jak to możliwe, żeby Syn Boży toczył walkę, to powinien go po prostu jednym pchnięciem pozbawić życia, tak? A on toczył walkę z aniołem perskim i kiedy rozmawiał, kiedy tą, oczywiście go pokonał, odsunął i otrzymał Daniel odpowiedź, otrzymał Daniel objawienie. Zobaczył Syna Bożego. To samo miał Abraham, tak? Melchisedek. To jest oczywiście Syn Boży. To samo miał Jozue, wódz armii Pana. To objawienie Syna Bożego. To nie był anioł, to był Syn Boży. I tutaj Daniel, przed nim staje Syn Boży i Daniel go opisuje w Księdze Daniela. Może przeczytam. 10 rozdział. I zobaczcie, jakbyście, polecam w domu, 10 rozdział od 5 wersetu. I ten opis, to jest praktycznie identyczny jak opis Syna Bożego, który widział apostoł Paweł, to objawienie w drodze do Damaszku, i bardzo podobne, które miał apostoł Jan na wyspie Patmos. Pamiętacie, tak? Apokalipsa, 1 rozdział. W ogóle to objawienie jest super, bo to objawienie, Apokalipsa, 1 rozdział, to jest absolutnie fenomenalne objawienie, ponieważ otrzymał to objawienie od Ojca Jezus Chrystus. To jest, zawsze Bóg przesyła prorokom, tak? Siostrze Marii, czasami Asi, tak też pewnie, ale już trochę mniej, no i tak dalej, tak? A tutaj to proroctwo przekazuje Synowi Bożemu. Syn Boży za pośrednictwem anioła przekazuje to Janowi. Ojciec Synowi, Syn Aniołowi, Anioł Janowi. A Jan nam, tak? No i zobaczcie, i do czego się to objawienie tyczy? Trzech rzeczy. To objawienie objawia, kim jest Jezus Chrystus, Alfa i Omega, Wszechmogący Bóg, tak? Początek i koniec. I cały ten opis niesamowity. Objawia zbór i objawia pastora zboru. To są trzy bardzo ważne objawienia. Objawienie Syna Bożego, objawienie zboru i zobaczcie, dzisiaj tak naprawdę przeżywamy rozłamy, podziały i tak dalej w Polsce i jakby wartość zboru jest niewielka dzisiaj niestety w Kościele wśród chrześcijan, a to jest fundamentalne objawienie. Ojciec dał Synowi na temat zboru i na temat pastora zboru, tak? Anioł zboru to jest pastor zboru, przełożony zboru. Trzy ważne, kluczowe objawienia. Potrzebujemy to zrozumieć, żeby trwać w Kościele, w społeczności świętych, w społeczności z Chrystusem, z Synem Bożym. Amen? Teraz już nie wiem, gdzie jestem. Także już gdzieś dobrze, czyli okej, okay, czyli walczymy tak z tą nadziemską władzą i z wierzchnością. A więc apostoł Paweł, tak? Apostoł Paweł i Daniel oczywiście. I Daniel ma tutaj to objawienie. Chciałbym to przeczytać i będziemy też się modlić o uwolnienie. Bóg mi objawił konkretnie demona, jakoś zgromimy tutaj. Tylko myślę, że po tym drugim wykładzie? Po drugim? Po drugim, dobrze. No i otworzymy się na uwolnienie w ogóle, tak? Żeby nas Bóg uwalniał. A więc teraz jeszcze przeczytam to objawienie i będziemy mieli przerwę. I później omówimy sobie krótko Judę, brata pańskiego, brat przyrodni Jezusa.
a rodzony oczywiście Jakuba. Niesamowite, że dwóch braci Jezusa napisało listy, tak? Byli bardzo blisko siebie. Te listy ostatnio badam, studiuję, one są no, super mocne. I podniosłem swoje oczy, mówi Daniel, i zobaczyłem, a oto jakiś mężczyzna ubrany był w len, a jego biodra przepasane złotem ufas. Zobaczcie ten opis. To już wskazuje właśnie na Syna Bożego, dokładnie to, co widział Paweł apostoł do Damaszku i to, co widział Jan na wyspie Patmos. Jego ciało było jak topas, jego twarz z wyglądu jak błyskawica, a jego oczy jak pochodnie ogniste. Taki człowiek. Jego ramiona i jego stopy były jak błysk polerowanej miedzi, a dźwięk jego głosu był jak potężny, jak odgłos grzmotu. I tylko ja sam, Daniel, oglądałem ten widok, a ludzie, którzy byli ze mną, nie oglądali tego widoku. Ale spadło na nich wielkie drżenie i uciekli ukryć się, podobnie jak w przypadku ludzi, którzy widzieli to, co widział Paweł apostoł. A ja zostałem sam i oglądałem ten wielki widok, ale odstąpiła mnie siła. Moja żwawość zmieniła się we mnie w ociężałość i nie zachowałem siły. I opisuje to zjawisko w ten sposób Daniel. Ale później Syn Boży mówi, że za chwilę temu aniołowi perskiemu przyjdzie na pomoc anioł grecki i wtedy on będzie musiał odejść z powrotem, tak, do ojca. Oczywiście powiedział, że kiedy on walczył z tym aniołem perskim, pomógł mu archanioł Gabriel. Michał, proszę, Michał, archanioł Michał, tak? Mówi to wasz archanioł, który jest waszą ochroną. I na końcu to jest dla mnie takie trochę przykre i smutne, ale mówi Syn Boży, lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem Persji, a gdy wrócę, wyruszę, oto przyjdzie książę Grecji. Ale oznajmię ci to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. I tutaj to słowo, ostatnie zdanie 10 rozdziału. I nie ma ani jednego, kto by mocował się przy mnie, przeciwko nim, oprócz Michała, waszego anioła. Czyli to jest problem, tak? Że nie ma nikogo, kto by wzmacniał Syna Bożego. Czyli oczywiście tego typu obozy prorocze, tak? Spotkania tego typu, to jest wzmacnianie Syna Bożego. Ja już się zawsze myślałem, no, dlaczego on potrzebuje naszej pomocy, tak? Tutaj jakby taka mała skarga, taki no, jakby się pożalił Pan Jezus, że no nie było nikogo, oprócz Michała, archanioła, to nikt. No Daniel też się modlił i pościł, ale tak to nikt, po prostu nikt, czyli naprawdę nie było nikogo. I wgląd w tą duchową walkę, tak, ta walka z nadziemską władzą, z nadziemską wiecznością jest ważny i potrzebujemy tutaj mieć objawienie od Boga. I oczywiście to wymaga Bożego prowadzenia, Bożej inspiracji, Bożej ochrony. Stajemy w Jego autorytecie pod ochroną Jego świętej, cudownej krwi. Amen. Pod ochroną krwi Syna Bożego. Amen. Jeszcze może, jakby ktoś chciał, mam taką książeczkę, Wybierz błogosławieństwo, kosztuje tylko 15 zł, można kupić. No i Kościół Chrześcijan Wiary, Ewangelii w Polsce, studium teologiczno-ekumeniczne. To jest książka, taka już grubsza trochę. Wyjaśniam na początku główne pojęcia, co to znaczy ewangelikalny, ewangelicki, ewangeliczny, dziesiątkowy, charyzmatyczny i tak dalej. Później jest 60 stron historii ruchu dziesiątkowego w Polsce. Później 160 stron, to jest doktryna dziesiątkowo-charyzmatyczna opisana, doktryna, podstawy. I 30 stron wyjaśniam to, co znaczy ekumenia, ekumenizm. Czym to jest? Tak naprawdę dużo jest zamieszania. Rzadko spotykam, żeby ktoś mówił prawidłowo na temat ekumenii, ekumenizmu. Wyjaśniam, co to jest. Nie mówię, czy się z tym zgadzam, czy nie zgadzam, ale co to jest, tak? Czyli możesz się z tym nie zgodzić, ale żebyś wiedział, z czym się nie zgadzasz. Albo zgodzić i z czym się zgadzasz. O to chodzi, tak? Żeby wiedzieć, co to jest. A więc to, żeby nam nie zarzucano, że jesteśmy tylko emocjonalni, trochę takiej wiedzy, tak? Ta książka kosztuje 45 zł. To jest właśnie ten był mój doktorat, który zrobiłem na KUL-u, a więc jestem KUL, tak? Pastorzy chcieliby być KUL, ale tylko mówią, a ja jestem po prostu, jestem
Także tutaj się coś takiego udało zrobić. Dobrze. Czyli będziemy kontynuować.